Cześć, dzisiejszy odcinek będzie nietypowy. Zamiast jednej ładowarki zaprezentujemy ich aż trzy. Będą to Everactive NC800, NC1200 oraz NC1600. Mariusz opowie Wam o szczegółach. Cześć. Tak jak Daniel wspominał, to będzie dość specyficzny odcinek. Postanowiliśmy zaprezentować na jednym filmie aż trzy ładowarki. Dlaczego? A dlatego, że te ładowarki nie różnią się pomiędzy sobą niczym innym, tylko ilością kanałów ładowania. Skupiać się będę na jednej z nich, ale to co powiem, będzie się tyczyło także pozostałych dwóch ładowarek. Przede mną leżą trzy pudełka. W pierwszym z nich znajduje się ładowarka Everactive NC800, w kolejnym NC1200, a ostatnia ładowarka to Everactive NC1600. Na pudełku każdej z nich znajdziemy te same informacje, czyli podstawowe funkcje zapisane w trzech językach, obsługiwane akumulatory oraz parametry ładowarki. Kto może zainteresować się tymi ładowarkami? Te trzy modele są głównie skierowane do osób, które posiadają i używają aktywnie akumulatory niklowo-wodorkowe o napięciu 1,2 V w rozmiarach podwójne A oraz potrójne A, czyli R6 i R03. Mogą to być zarówno osoby prywatne, jak i specjaliści z branży fotograficznej, którzy cały czas potrzebują kilku kompletów do zasilania aparatów lub lamp błyskowych. Pierwsze cyfry w nazwach tych ładowarek określają, ile akumulatorów są w stanie jednocześnie naładować. NC800 jest 8-kanałową ładowarką, NC1200 potrafi jednocześnie ładować 12 akumulatorów, a NC1600 potrafi jednocześnie naładować aż 16 akumulatorów. To może wybierzemy teraz jedną z nich i ją zaprezentujemy? Okej, możemy wybrać najmniejszą z nich. NC800. W każdej z tych ładowarek znajdziemy te same elementy. Instrukcję obsługi zapisano w trzech językach. Zasilacz sieciowy 230 V. Oraz 12-woltowy adapter samochodowy. No i oczywiście ładowarkę. Tak jak wspominałem na początku, wszystko co mówię będzie miało zastosowanie również w modelu NC1200 oraz NC1600. Wszystkie te ładowarki posiadają wyświetlacz LCD pokazujący orientacyjny stan naładowania dla każdego ogniwa z osobna. W przypadku NC800 mamy 8 niezależnych kanałów ładowania oraz 8 segmentów na wyświetlaczu. W NC1200 mamy 12 niezależnych kanałów, natomiast w NC1600 aż 16 zupełnie niezależnych kanałów ładowania. Każda z nich posiada także wbudowane podświetlenie tego wyświetlacza, tak jak to widzimy u góry. Z boku ładowarki znajdziemy gniazdo zasilania, natomiast na froncie ładowarki obok wyświetlacza znajdziemy przycisk Refresh, który odpowiada za przełączenie ładowarki z trybu ładowania na tryb odświeżania, rozładowania akumulatorów. Jakiego rodzaju akumulatorki możemy naładować w tych ładowarkach? Zarówno NC800, jak i NC1200 oraz NC1600 obsługują akumulatory niklowo-wodorkowe o napięciu znamionowym 1,2 V w rozmiarach R6 oraz R03, czyli podwójne A oraz potrójne A, lub potocznie określane przez nas jako duże i małe paluszki. Każda z nich ma indywidualne kanały ładowania, także konfiguracje są naprawdę dowolne. Możemy dowolnie mieszać ilości, również nieparzyste, pojemności oraz rozmiary. Przedstawimy kilka z nich. 4 akumulatory R6, do tego 2 akumulatory R03 lub 3 akumulatory R6 i do tego 2 akumulatory R03 lub 8 akumulatorów R03 albo R6. W przypadku NC1600 możemy ładować jednocześnie aż 16 akumulatorów. Pomimo takich skomplikowanych kombinacji, każdy akumulator będzie w pełni i prawidłowo naładowany. Zaznaczę tylko, że tych kombinacji jest zdecydowanie więcej i pokazałem Wam tylko niektóre z nich. W ładowarkach NC800, NC1200 oraz NC1600
możemy zainstalować również każdą inną nieparzystą kombinację akumulatorów, włączając pojedyncze sztuki. Może pokażemy naszym widzom, jak to wszystko działa w praktyce? No to podpinamy. Gniazdo zasilania w każdej z tych ładowarek znajduje się dokładnie w tym samym miejscu, z boku ładowarki. Wystarczy podpiąć do ładowarki dołączony zasilacz i już ładowarka jest gotowa do pracy. Ładowarka po włączeniu pokaże pusty podświetlony ekran. Po około 5 sekundach zgaśnie. Do naszych testów wykorzystamy akumulatorki EverActive z serii Silver oraz Professional. Domyślny tryb, jaki stosuje ładowarka po wsadzeniu akumulatora, to tryb ładowania. Sygnalizowany on jest napisem widocznym na wyświetlaczu, który jest skrótem od angielskiego charge, czyli ładowanie. Natomiast jeżeli chcemy odświeżyć nasze akumulatorki, wystarczy wcisnąć i przytrzymać przez chwilę o ten przycisk. Ten proces natomiast jest sygnalizowany skrótem od angielskiego discharge, czyli rozładowanie. Tutaj od razu muszę Wam zwrócić uwagę. Pomimo, że te ładowarki mają niezależne kanały, nie możemy wybrać innej czynności dla konkretnego akumulatora. Jeżeli już zdecydujemy się na odświeżenie akumulatorów, proces ten obejmie wszystkie obecnie zainstalowane akumulatory. Co ważne, ładowarka dobrze radzi sobie również z akumulatorkami głęboko rozładowanymi. Ładowarki, pomimo tego, że są w stanie ładować takie ilości akumulatorków jednocześnie, nie należą do wolnych. Każda z nich ma te same prądy ładowania oraz rozładowania. Tak jak widzimy na załączonej tabeli, akumulatory R6 są w stanie ładować prądem 500 mA, a akumulatory R03 prądem 250 mA. Te prądy ładowania są kompletnie niezależne od ilości zainstalowanych akumulatorów. Tak jak mamy to w NC800, możemy ładować 8 akumulatorów jednocześnie w rozmiarze R6 prądem 500 mA każdy, a w ładowarce NC1600 możemy ładować nawet 16 akumulatorów też tym samym prądem. Prądy rozładowania natomiast wynoszą maksymalnie około 500 mA dla jednego akumulatorka. W przypadku rozładowania większej ilości akumulatorków wartość ta będzie jeszcze niższa. Jest to tryb, którego nie powinno się nadużywać i stosować dla w pełni naładowanych ogniw. Jest to proces, który zaleca się wykonywać nie częściej jak raz na kilka miesięcy. Jednym z zastosowań może być chęć odświeżenia kompletu akumulatorków, które długo nie były używane lub które regularnie nie są całkowicie rozładowywane w używanym sprzęcie. Ładowarka może zapewnić wyrównanie takich akumulatorków oraz poprawić ich wydajność. I tak jak mówiłeś, możemy ładować dowolną ilość i konfigurację akumulatorków. Tak, gniazda ładowania w tych ładowarkach zachowują się całkowicie niezależnie od siebie, więc możemy zainstalować dowolną konfigurację akumulatorków niklowo-wodorkowych. Nie trzeba zwracać uwagi na producenta, pojemność czy na stopień rozładowania akumulatora. Każda z tych ładowarek naładuje optymalnie oraz w pełni każdy zainstalowany w niej akumulatorek. Dziękuję Ci bardzo. Naszych widzów zachęcamy do subskrybowania i obserwowania naszego kanału. Jak zwykle, zachęcamy także do komentowania. Jeżeli macie jakieś propozycje co do kolejnych filmików, umieszczajcie je w komentarzach. Do zobaczenia!